Ponad 150 uczestników, mieszkańców gminy Nędza, włączyło się w prezentację gminy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wszystkim zależało, by pokazać, że mała miejscowość nie jest jedynie małym punktem na mapie, ale miejscem wszechstronnie utalentowanych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania. I odnieśli sukces. Zamek w niedzielne popołudnie odwiedziło około 3000 osób. Fajne hasło, czym Nędza bogata? Do tego zapraszamy. A Państwa wita najmniejszy sołtys z najmniejszego sołectwa tej gminy, Karol Kalemba. Kłaniam się Państwu. Ogromnie jest mi przyjemnie, że możemy pokazać to, co mamy najcenniejsze. A najcenniejszych mamy ludzi. Od malutkich po osoby starsze. Każdy jest w swoim wieku wyjątkowy. I tą wyjątkowość chcielibyśmy pokazać. Miło gościć gminę Nędza i ludzi z gminy Nędza na zamku. Słuchajcie, mało jest takich okazji, że tylu aktywnych ludzi znalazło się w jednym miejscu, a tu akurat nie w naszej gminie, więc tym bardziej to jest rewelacyjne. Na scenie zamkowego dziedzińca z różnorodnym i bogatym programem wystąpiły zespoły, grupy i soliści na co dzień działający i rozwijający swoje talenty w gminie Nędza. Zespół Łęszczak działający w zawadzie książęcej skupia tancerzy w różnym wieku. Swoją pasją i wysokim poziomem wykonania zdumiewa każdą publiczność. Wszystko, co robimy, robimy z dobrego serca, z własnej woli i jakby własnymi staraniami. Starają się bardzo rodzice dzieci, bardzo stara się pani wójt. Jej przychylność to jest jakby pierwszy punkt do tego, żeby w ogóle to wszystko mogło się tak rozwijać. No i przede wszystkim 90% składu to są dzieci i młodzież. A dzisiaj wiemy, że aktywność dzieci trzeba poczytywać sobie za skarb. Dlatego, że większość czasu młode pokolenie spędza przed ekranami, albo to są laptopy, albo komórki, albo komputery, albo Xboxy, a tutaj mamy młodzież, którą udaje się od tego oderwać, nakłonić do aktywności fizycznej i to jeszcze ubranej w stroje ludowe albo w stroje mażoretek. Towarzyszy temu wszystkiemu piękna muzyka, no i na szczęście towarzyszą temu brawa widowni, bo gdyby nie ta widownia, to nasza działalność nie miałaby sensu. Po fantastycznych tancerzach z Łęszczoka na scenie pojawili się wokaliści Gminnego Centrum Kultury w Nędzy. Dzieci uczą się tam śpiewu pod czujnym okiem instruktorki Joanny Solich. Poza występami zdolnych młodych wokalistów GCK zaprosiło też do szkółki cyrkowej. Każdy mógł spróbować swoich sił chodząc na szczudłach. Tej trudnej sztuki uczyli chętnych uczestnicy projektu Mamy Talent. W jego ramach młodzież wystąpiła też z efektownym pokazem Fire Show. Było też malowanie buziek i zajęcia plastyczno-animacyjne dla najmłodszych. Dzieciaki z projektu Mamy Talent chodzą na szczudłach, prowadzą szkółkę szczudlarską, malują dzieci. Za chwilkę będzie pokaz wielkich mydlanych baniek, mamy żonglerów, osoby, które kręcą talerzami, dużo różnych fajnych rzeczy. Także instruktorka plastyki u nas z Gminnego Centrum Kultury jest i będzie malowała razem z dziećmi Nędzę i jej różne kolory. Bogatą i różnorodną prezentację przygotował też zespół szkolno-gimnazjalny w Nędzy. Pod opieką zawsze pełnej energii nauczycielki Sylwii Linek z programem artystycznym wystąpili uczniowie niezwykle utalentowani. Wielokrotni laureaci wielu konkursów i przeglądów, także o randze ogólnopolskiej. Był też występ koła teatralno-kabaretowego działającego przy ZSG w Nędzy pod kierunkiem Korneli Czogalik, a także Coś dla ciała, czyli zabawy ruchowe przy muzyce pod kierunkiem Agnieszki Drost. Bardzo widowiskowy pokaz przygotowali dla publiczności Raciborskiego Zamku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędzy. Na specjalnie na ten cel dostarczonym wraku samochodu zaprezentowali, jaka jest procedura działania w przypadku zdarzenia drogowego, w którym kierowca zostaje uwięziony w samochodzie. Wrak został załatwiony przez jednego z naszych strażaków. Ma dostęp do takich samochodów, dzięki niemu możemy organizować takie pokazy. A sam pokaz miał na celu pokazanie działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa drogowego w sumie, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wyciągnięcie poszkodowanego z samochodu przy pomocy sprzętu specjalistycznego, który mamy, przekazanie go do służb medycznych,
I dalej później już było typowo pokazowe, czyli strażacy nasi porozcinali samochód, żeby pokazać, jak, co można zrobić przy pomocy takiego sprzętu. Odwiedzający Raciborski Zamek bardzo chwalili piknik. Pan się uśmiecha, jest przyjemnie. Proszę powiedzieć, na dziedzińcu zamku dzisiaj gmina Nędza, sąsiednia z Raciborzem, się prezentuje. To jest fajny pomysł, tutaj pokazać, co się ma fajnego w takim miejscu. Tak, bardzo fajny pomysł, ciekawy i można ciekawie spędzić czas. Przypadło do gustu szczególnie Państwu tutaj? Tak, występy folklorystyczne zespołu Łęszczok. Cóż tutaj Państwa przygnało na dziedzinie z Raciborskiego Zamku. Dzisiaj gmina Nędza się prezentuje, pokazuje, co ma fajnego, pokazuje zespoły, stowarzyszenia, organizacje. To jest fajny pomysł, że właśnie w takim miejscu się zaprezentował? Myślę, że tak. Raciborz to wiadomo jest centrum wszystkich wsi wokół, także myślę, że tak. Odwiedza Pani dzisiaj Raciborski Zamek, gmina Nędza się prezentuje. Proszę powiedzieć, to fajny pomysł, że akurat w takim miejscu gmina, mała miejscowość, a tyle ma do pokazania. Oczywiście, że tak. Piękna sprawa. Na zamku zwykle są wspaniałe rzeczy się dzieją, ale gmina Nędza, z tego co widzę, daje radę. Na bogato. Na bogato. Pięknie jest. Popis swoich zachwycających wokalnych umiejętności dała też Klaudia Stabik. Młoda, ale jakże dojrzała, obdarzona fantastycznym, mocnym głosem wokalistka, mieszkanka Nędzy. Na dziedzińcu Raciborskiego Zamku wykonała największe hity muzyki rozrywkowej. Jej recital był przeplatany występami zespołu Arabeska, drugiego bardzo silnego trzonu, zespołu z Zawady Książęcej. Arabeska to barwne i żywiołowe układy choreograficzne tańca mażoretkowego. Dziewczyny niedawno święciły kolejne sukcesy w ogólnopolskich konkursach. To, co przyciągnęło na zamek szczególnie młodszą publiczność, to pokaz grupy tanecznej hip-hop z Gminnego Centrum Kultury pod kierownictwem Magdy Gorażdy. 47400 Young to skład nieprzeciętnych osobowości, które chłoną wiedzę nie tylko z zakresu tańca hip-hop. Teksty Roberta Kurzei, czyli Bobo LWS, rapują już tłumy. O 20-letnim raperze z Małej Nędzy zrobiło się głośno po jego występie w popularnym programie Must Be The Music telewizji Polsat. Z koncertu na koncert jest coraz lepszy. Towarzyszył mu tym razem beatboxer Przemek Kolowca. Hip, ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip. Równolegle na dziedzińcu w stoiskach prezentowały się stowarzyszenia, instytucje i mieszkańcy pasjonaci. Na stoisku rękodzielniczym do podziwiania swoich prac zapraszały panie z zespołu szkolno-gimnazjalnego w Nędzy. No i teraz też zajmuję się i tutaj w trakcie przygotowuję papierową wiklinę, czyli stroiki wykonane tutaj z gazet, z takich pałeczek skręconych z gazet. Ludzie odwiedzają, zerkają, pytają? Tak, zerkają, pytają. Pokazuję tutaj na bieżąco, jak właśnie już od podstaw skręcić taką pałeczkę, jak to wykonać. Skarby Lasów Rudzkich to wystawa fotografii Tomasza Szczancnego, do odwiedzania której zaprosiło Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Leśnicy ciekawie opowiadali nie tylko o Łęszczoku, przyrodniczym skarbie gminy Nędza, ale też o szkółce kontenerowej, która powstała po tragicznym pożarze w 1992 roku. Ta jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie na wielką skalę produkuje sadzonki w najnowszej technologii. Panowie ze Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego Babiczok zaprosili dzieci na wędkarskie mini zawody. Co w wędkarstwie jest takiego fajnego? Aha, to wszystko. Można odstresować się. My jako chłopi mamy wtedy ulgę, żeby taka odskocznia, prawda, i od żony, i od rodziny, no ale czasami trzeba wszystkich zabierać. Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich rodzin zaprosiły na Śląski Kołocz. Stowarzyszenie skupia osoby zajmujące się kultywowaniem tradycji. Całe rodziny, mężowie, dzieci, także nazwa jest Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich rodzin. Proszę zdradzić, czym panie na co dzień się zajmują? O co wam chodzi najbardziej? Jaki jest wasz cel?
Wie pani, naszym celem tak, żeby wyciągnąć trochę ludzi z domu, żeby im zapewnić jakieś wyjazdy na basen, do kina, wycieczki. To właśnie jest naszym celem, żeby po prostu te kobiety trochę wyrwać z domu, żeby zapomniały o problemach codziennych. Tłumy oblegały stoisko gminnej biblioteki publicznej. Mini kiermasz książek używanych oraz łamigłówki i krzyżówki dla dzieci okazały się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Pani Iwono, stoisko gminnej biblioteki publicznej się prezentuje. Tu cały czas tłumy. Jak to robicie? Jak to robimy? Mam nadzieję, że uśmiech to jest podstawa. Wspaniała atmosfera. Ja myślę, że nie trzeba nikogo zachęcać, żeby nas odwiedzić, gdyż proponujemy dla każdego coś miłego. Tuż obok stoisko koła emerytów z gminy Nędza. Członkinie koła słyną z wielu talentów artystycznych. Na potrzeby niedzielnej imprezy zaprezentowały niektóre ze swoich wyrobów. No różne różności, piękne zdjęcia nieba, które są tylko z mojego okna i mówię, że to jest moje niebo, bo one są tylko wokół mojego domu. Także myślę, no po prostu różne rzeczy. Tu koleżanka prezentuje z kolei swoje wyroby dziewiarskie na drutach, na szydełku. No także staramy się, no a ja staram się tak po prostu w najwyższym kole emerytów przekazywać te swoje pasje, żeby zachęcić panie, żeby po prostu też coś zaczęły robić, nie? Stoisko historyczne z ciekawymi materiałami o gminie Nędza przygotowali pasjonaci i badacze lokalnej historii, panowie Jan Baron i Krystian Okręt. Dzięki kronikom, starym fotografiom i publikacjom zwiedzający mieli okazję odkryć nieznane karty historii gminy. Do wglądu były nie tylko materiały dotyczące zabytków czy miejsc, ale też obyczajów dawnych mieszkańców. Pani z Wrocławia zainteresowała się pochodzeniem nazwy miejscowości Nędza. No i sprezentowałem i tutaj właśnie skserowane z naszej gazety samorządowej ten jeden z moich artykułów. No i tak się rozwinęła pewna dyskusja, no nawet była zainteresowana może zamieszkaniem tutaj. Byłem bardzo zaskoczony. Natomiast pan Janek tutaj no też miał dużo zainteresowania, ma tutaj bardzo ciekawe materiały, takie no, bardziej w języku niemieckim. Przy stoisku ceramicznym każdy mógł samodzielnie zrobić gliniany dzbanek z wykorzystaniem prawdziwego koła garncarskiego. Pani Stanisława Spychała-Walenko, która była animatorką projektu realizowanego w GCK Zakręceni w glinie i wiklinie, odpowiadała na każde pytanie dotyczące ceramicznej techniki. Z kolei o sztuce wikliniarskiej opowiadał pan Hubert Piechula z Zawady Książęcej. Niegdyś wieś była prawdziwym wikliniarskim zagłębiem. Działał tu zakład koszykarski, w którym pracowali miejscowi, a ich wyroby sprzedawano w całym regionie. Kiedyś pracowników było gdzieś koło 20, a w tej chwili no, rzadko się zdarza, że ktoś jeszcze na wsi nie zapomniał, jak się koszyki plecie. Ale pan jeszcze pamięta, jak to się robi? No ja jeszcze pamiętam. To jest trudna sztuka? No nie jest trudna. Do chcącego nie ma nic trudnego, to się można nauczyć. Każdy się może nauczyć. Jak dobrze wstać, skoro śpi jutrzenki blask, różkie pis. Cały czas powtarzam, że po tym dzisiejszym dniu, że oczywiście chciałabym tutaj Was gościć co tydzień, bo i sobota i niedziela to są przepiękne dni, kiedy mieszkańcy Raciborza i turyści, którzy przyjeżdżają odwiedzać Racibórz, zwiedzać zamek, wstępują do akwaparku, no mieliby co robić, to znaczy przyjdą chętnie, posłuchają, zjedzą wspaniałego ciasta, kupią książkę, zobaczą jak dzieci się bawią, co więcej, zaangażują je w różnego rodzaju zabawy, także serdecznie zapraszam ponownie. Na finał publiczność wzięła udział w konkursie wiedzy o gminie. Ile sołectw liczy gmina Nędza? W której miejscowości działa przeprawa promowa? W którym sołectwie odbywają się tradycyjne procesje konne? To tylko niektóre z pytań, z jakimi uczestnicy musieli sobie poradzić. Atrakcyjne nagrody przekazał ośrodek Leśna Polana z Szymocic, hotel Laskowo z Jankowic, gospoda Spyrowka z Szymocic oraz sklep motocyklowy Motofrajda z Nędzy.